Śpi Paweł, nie lubi jak go się filmuje. Ty masz hipster, ty gryzą łapę na namiocie. Widziałeś? Cześć Paweł. Wyjazd mi z tą kamerą. Muszę dołożyć do turbo kociołka. No, zajebiście. Wchodzimy na Śnieżkę. Dzień pierwszy. Nie. Plecaki ciężkie. Oczywiście wchodzimy na azymut, żadnym szlakiem. Tutaj chłopcy piją wodę. Kurwa, jak sklepowa. No zajebista jest. Robert, spróbuj wody. Zaraz nagram film. Jest ciężko, mamy bardzo ciężkie plecaki. Tylko Tomek wziął na pusto. Tak, na pusto. Paweł 20, ja 20. I bimber. Jest ciężko, ale bimber trzeba wziąć. Robert. A takie mamy miejsce biwaku. Ale woda w strumieniu jest... pyszna, nie? Świetna, no. Niepotrzebnie w sumie ta butelka. Widzicie, przerwa. Przerwa to przerwa. Ja wam mówię, też przerwa. 1000, prawie 200 metrów nad poziomem morza. Nasz szlak, czyli brak szlaku. W takich warunkach będziemy spać. Z niedźwiedziami. Z niedźwiedziami. Były kubki niedźwiedzi, saren, dzików. Leśniczego. Leśniczego też były. Nie zapomnij zadzwonić do mamusi. Zadzwonię. Dzień matki. A ty hipster dzwonisz? Nie wiem. Nie wiem. Ja dzwonię. Ze szczytu Śnieżki. O. MMS-a z ten. A jak zasięgu nie będzie? Robert, to jak tutaj jest, to na Śnieżce myślisz, że tam będzie LTE. Wszystko będzie, Wi-Fi. Telewizja w ogóle, wiesz, no, szampany. Mogliśmy wziąć telewizję z BMW. Ty, dobry patent jest zrobić zdjęcie ze Śnieżki i wysłać swojej mamie jako MMS-a z okazji. No i powie, kurwa, zamiast ze mną siedzieć, to ty po Śnieżkach chodzisz. Właśnie. Mamo, to dla ciebie. Co pamiętaj, zapracowany jesteś. Zawsze jesteś zapracowany. Wobec, nie, jakbyś wysłał swojej mamie takiego SMS-a, to pierwszy dzień byłoby tak. Jak ty się ubrałeś? Pamiętaj, synu mój. Do mamy dzwoni. Niesie przyrodę. Halo? Nie odbiera? Nie. Wybraliśmy szlak na dziko, na Śnieżkę, ale nie przewidzieliśmy jednej rzeczy. Kosodrzewin. Jest masakra. Tam gdzieś jest Paweł. Za mną jest to. Przedzielamy się przez takie krzaki, bo sobie wybraliśmy dziki szlak na Śnieżkę. To jest jedyne puste miejsce od godziny, na którym możemy się zatrzymać. A tak to idziemy przez coś takiego. Z ciężkimi plecakami. Ciekawe, ile skupiliśmy. Wiecie, że już jest 17? Jestem skonany. Ale w ogóle nie ruszyliśmy tego miejsca. Trochę się ruszyliśmy.
pół godziny później żadnych zmian. Podać ci Tomek rękę? Nie. Ale doszliśmy do jakiejś skałki. I będziemy po niej wchodzić chyba. A tam jest przepaść. Na czworaka. Co widać? Chuja widać. Chuja? Wyszliśmy z kosu drzewiny. Ale niestety musimy jeszcze zejść tędy. Paweł spadł. Tomek ma lęk przestrzeni. Ale do przodu. Tam jest szlak. Pluj! Niepełnosprawni pracy. Jesteśmy pod Śnieżką, obóz numer 1. Po bardzo ciężkim dniu w kosodrzewinie. Paweł ma kontuzję, ja mam porysowane nogi. Tomek nie ma nic. Na szczęście znaleźliśmy bardzo ładne miejsce. Mamy strumień, mamy szaszłyki, mamy bimber. Czego chcieć więcej od życia? Tomaszu? No ja wiem, dziewczyny, tak. Ja mam dziewczynę. Kochasz ją? No. A czy jakby była tu jedna samotna samica, która... Złamała nogę i trzeba ją opatrzeć. Czy byś ją opatrzył? Opatrzyć bym mógł. Czemu nie? Tak? A poczęstowałbyś ją bimbrem? Myślę, że tak, jakby potrzebowała. Zobacz, nie wspierasz. Mówi się, że człowiek potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Tam jest strumień. Robi się wieczór, tam jest chyba Śnieżka gdzieś. Jak tylko się ściemni, rozkładamy namioty, ponieważ nasze namioty będzie widać ze szlaku, więc musi być po ciemku. Ponieważ wszystko tutaj odbywa się nielegalnie. My jesteśmy renegatami. Tak. O, ale mi te szaszłyczki weszły, powiem wam. O, kolejny dzień wyprawy. Wstałem, już godzina 7. Nie mam głowy, więc można ocenić, gdzie wczoraj byliśmy. Trochę wilgoci mi się nazbierało w momencie od wydychanego powietrza, no mam nadzieję, że to zaraz wyschnie. A widoki są takie. Paruje obiektyw. Tam, stamtąd wczoraj zeszliśmy. Po tych skałach. A tam śpią chłopaki. Thank you.
popić chcesz to? Piwkiem. Co, dystrybutor z tym kofem? Czechy.